animacja to jest ożywianie postaci rysunkowych, rysunkowe ożywianie postaci na ekranie. Więc animator dostaje projekty postaci, amfas, przód, tył, i dostaje zadanie od reżysera, co się ma dziać. I ruch wprowadzić te postacie, to jest zadanie animatora. Musi mieć doskonałe wyczucie czasu i umieć poszczególne pozy narysować. On musi wiedzieć albo ruch jednoklatkowy, albo dwuklatkowy. Przeważnie w normalnych chodach, takich normalnych ruchach stosowało się ruchy, rysunki dwuklatkowe. Jeden rysunek, dwie klatki. A szybkie biegi, skoki, to jednoklatkowo. Przeciętny film rysunkowy, ja we wszystkich prawie reksiach pracowałem też, w bolkach i lolkach, więc taki 10-minutowy film, jeśli pracowało dwóch lub trzech animatorów przy nim, ci co tworzyli cały ruch wszystkich postaci, to taki film trwał 3-4 miesiące i trzeba było narysować od 3-4 do 5 tysięcy rysunków na taki jeden film. Animator określa czas trwania danego ujęcia, czyli czas trwania filmu. To animator decyduje o tym, jak długo właściwie potrafi. No to jakby trzech animatorów pracowało przy pełnometrażowym filmu, to by kilka ładnych lat pracowało. Dziękuję bardzo za rozmowę. Był z nami pan Marian Wantoła. Filmy animowane z Bielska Białej. Ile Bolek ma włosów na głowie? No, wiesz? Nie wiesz? A to się, to raz je boli. Czy masz obrazek dla ciebie, co ja narysuję? To sobie możesz w domu pokoloryzować i te obrazki przygotowałem dla was. Ty też dostaniesz. Ja mam dla wszystkich dzieci przygotowałem obrazeczki. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jak powstaje film rysunkowy, jest najpierw pomysł na bajkę, powstaje scenariusz, potem scenopis rysunkowy, potem się bierze zespół do tego rysowników, którzy rysują ten film. 10-minutowy film ma około 3 do 4-5 tysięcy rysunków, które my musimy wykonywać. Prace trwają na 10-minutowym filmie około 3-4 miesiące. Te postacie, moje ulubione, Bolek, Lolek, Reksiu, są wszędzie przy mnie i pamiętajcie, one są dzisiaj w tym pociągu ze mną. Tylko nie widać ich, bo mają czapki niewidki. Pan był w Bielsku Białej, gdzie jest studio filmów rysunkowych, to ma pan serdeczne pozdrowienia przeze mnie przesłane od Bolka, Lolka i Reksia dla ciężkiej pracy naszego rządu, naszych posłów, wszystko. I na pańskie ręce jako małą pamiątkę pozwolę sobie jeden z moich rysunków, moich projektów dać dla pana ze serdecznymi życzeniami. Jak pan ma może wnuki, albo co może pan sobie zaramować i powiedzieć.